Witajcie w kolejnym vlogu, którego nagrywam już trzeci raz, bo mi telefon nawalił. No ale nieważne, postaram się szybko coś nagrać, żeby nie przynudzać. Pokażę wam, co się zmieniło na pastwisko. Tutaj widzicie, jaką ścieżkę mam już wydeptaną. Tutaj jest druga, pójdę tutaj, bo widziałem gdzieś tutaj są blisko. Tak, nie będę łąki pokazywał, bo to wiadomo, tam jest trawa, tylko to nic ciekawego. Wszyscy widzieli. W lesie jest tak, że dużo takich drzewek małych obgryzły, ile dały radę, a teraz już po prostu wchodzą na drzewa i naginają, jak nie dosięgną. Tutaj widzicie, jest takie, w tym się tarzają, czyszczą się. To drzewko też ich robota. Po prostu jak już nie sięga, tam podejdę, tam były osoł, tutaj fajnie, nie będę musiał dlatego biegać. Takie drzewka jak te, widzicie, są poobgryzane. To jest wszystko ich robota. Tam nawet nie do końca są zainteresowane trawą, bardziej nawet tymi liściami, powiem. O, to wszystko jest ich robota. Wchodzą na to, to już jakiś czas jest takie. Wchodzą po prostu na to, naginają i obgryzają. Tutaj jak widzicie, no niestety, kurde, trzeci raz to nagrywam, jak już mówiłem. Raz mi się telefon zaciął, raz już był gotowy vlog. Fajnie miałem nagrane, jak biegną i jak wpadają w te drzewa z daleka. Co jest? Jak wpadają w te drzewa z daleka, rozpędzają się galopem i pędzą w takie. W takie jak tam niżej, i przez to się tak czeszą i tak fajnie. Też tam są różne takie krzaczki małe. To też myślę, że dobrze robi, bo sobie racice czyszczą na tym przy okazji. O, to wszystko nagięcie to jest ich robota. Włażą na to po prostu i ciężarem to przechylają coraz niżej. I tutaj poobgryzane. Jak widać. Dobra, nie będę przedłużać. Pokażę jeszcze, co miałem pokazać. Tutaj też, jak widzicie, sporo drzewek ponaginanych, to wszystko przez nie. Nawet nie do końca są zainteresowane takimi trawami, nawłociami. Tu jest mało, oczywiście, nie pokazuję tego, bo to by nudne było, nie pokazuję tego, co jest sama trawa. Tylko chcę wam jak najwięcej takich ciekawostek pokazać. Przyszedłem już do zagrody z powrotem. O, tu wam pokażę może ciekawostkę. Jest trawa ładna, a nie jest wyskubana. Nie wierzę się pastucha boją, bo pastuch jest dalej. Znaczy wiem, że to jest tyle co nic, to że ani jedna by się nie najadła tym, co tu jest. Ale dziwne. Dziwne, że tego nie poskubały. Tutaj sprzątałem ostatnio, to była słoma, ta co im ścieliłem. Fajnie w tym spały. Nazbierało się tego już dość dużo. Tu sprzątałem tak samo obornik z, no, spod wiaty i spod tej stajenki, jak ja to mówię. Dlatego też się błoto zrobiło, no bo tu wyjeździłem. Ale to nie jest... Dobrze mają, nie stoją w tym błocie cały czas. Cały czas mogą chodzić na pastwisko. Tylko jak bardzo leje, im zamykam. Zresztą wtedy one i tak się chowają pod dach. Mały deszcz im nie przeszkadza, ale jak bardzo leje, to się chowają. I też jest dobre, to nie stoją cały czas w tym błocie, mogą sobie wyjść. I zawsze to wyczyszczą racice. Ostatnio też płucowałem koryto. On się delikatnie zaczął nalot robić. Filtr wymieniłem. Dobra. Tutaj jeszcze może pokażę. Tu mam taki niewielki stryszek nad tym, co my tutaj mają, daszek. Niewiele, tu się zmieści, bo niewiele, ale zawsze to kilkadziesiąt kostek i jest na miejscu. Tak, przez to, że jeszcze ci raz nagrywam, już mi się myli, co już powiedziałem, co nie. Dwa rozrzutniki stamtąd wywiozłem ostatnio. To jest 3,5 tonowy. Pewnie przeładowany, pewnie więcej było. Tak, rozrzutnik się nadaje do remontu, jak pewnie już widzicie. Ale nie jest tak źle, jeszcze podłoga nie wypada, jeszcze się trzyma kupy. Mechanicznie jest wszystko spoko, no tylko wdzewieje. Nie tylko tu, bo rama też, ramę też już bierze. Burty tak samo są od spodu już przeżarte. No ale wszystko się działa, trzyma kupy, będzie do remontu. Możecie powiedzieć, że teraz skoro leje i tak sianokosów nie ma, to mógłbym wyremontować, no ale myślę, że nie zdążę.
Ja mam też podwórko ciasne. Wziąłbym się za to, bym zarozkładał, a nagle by trzeba było jechać do Sianokosów. I by nie było. Także poczekam i zrobię to kiedyś na spokojnie. Tak, co do Sianokosów. No, ostatni filmik widzieliście z przewracania. Był to poniedziałek. Teraz jest wtorek, następny tydzień. I no i od tamtej pory cały czas leje. W poniedziałek pod wieczór zacząłem to wałować. No i zaczęło. Nie, zwałowałem, pojechałem z prasą, zacząłem prasować i zaczęło kropić. Przywiozłem z 30 kostek. Prasa zaczęła puszczać, ale tam już poprawiłem. No i co? I od tamtej pory leje. Te wały jeszcze zdążyłem rozrzucić, przewróciłem jeszcze pomiędzy deszczami, ale lało dalej i lało, no i. No i niestety to chyba zostanie. To jest, jak wiecie albo nie wiecie, to było 5 hektarów skoszone. Zostało mi drugie 5. To jest, jak wiecie, więcej niż ja potrzebuję dla tych krów, co mam teraz. Jest to przygotowane po prostu na przyszłość, jak już będę miał więcej, żeby mi wtedy nie brakło siana. A teraz spokojnie mogę sobie to odpuścić, myślę, i po prostu pozbieram te drugie 5, jak będzie w końcu pogoda. Chociaż ten tydzień też ma lać, w przyszłym też jest niepewne. Także nie wiem, co będzie, no ale w końcu musi przyjść pogoda. I coś, mam nadzieję, pozbieram. Pod koniec się, nie pod koniec. Jak wodziłem, jak sprzątałem obornik, to mi ładowanie znikło w 30. Wywaliłem tamten alternator, wziąłem go na warsztat. Nie znalazłem przyczyny. Ale teraz tu alternatory to są grosze i to nie ma się co nad nim rozczulać, tylko wziąłem, założyłem inny. Tamten miałem 55 amper, ten jest 30. Ale będzie. Dobrze, że ładuje, jest. No taki jedyny pożytek z deszczu, że posiedziałem i mogłem sobie takie pierdoły porobić. Radio mi dalej nie gra. A ja z tych osób, co lubię, jak im coś gra cały czas. No to jest pierdowa, to się kiedyś wymieni też. Dobra, kończę tego vloga, żeby nie przynudzać. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co chciałem. Może naprawdę mi się kurde myli. Zdenerwowałem się tym telefonem, bo miałem gotowego vloga, przesyłał się już na YouTube'a. I no i uszkodziłem telefon i nic z tego. A miałem fajne nagrane, jak dziewczyny pędzą, jak się wpadają w te gałęzie. Myślałem, że będzie fajny filmik, no ale jak to zawsze bywa. Nic z tego. Było też, jak dawałem im jabłka, fajnie nagrane, no ale kurde, no nagram jeszcze coś, no następnym razem coś pokażę więcej. Dobra, prasa ogarnięta. Przewracanka też się spisuje. Wiadomo, lepsze by było. Są lepsze, ale tu się przynajmniej nie ma co zepsuć. O dziwo też tego, myślę, że tego za bardzo nikt o to nie dbał. O dziwo się bez oporów kręcą wszystkie bardzo delikatnie. I tu się przynajmniej nie ma co zepsuć. Jedyne co, to może powietrza ubyć albo się może ząb wyłamać. Teraz na całą brakuje chyba jednego, tylko to jest dobrze. Dobra, kończę. Jak nagram coś ciekawego, to prześlę. Dziękuję, że oglądacie. I na razie.